mija 230 lat od uchwalenia Konstytucji 3 maja. Czym tak właściwie jest Konstytucja? Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie. Dzięki niej system władzy, jej wybierania i kontroli jest unormowany. Obywatele mają prawa i wolności wynikające z Konstytucji, przez co mogą dochodzić swoich praw w sądach. Pierwsza polska Konstytucja, a tak właściwie ustawa rządowa z dnia 3 maja, powstała 3 maja 1791 roku i była pierwszym takim dokumentem w Europie, a drugim na świecie. Głównymi twórcami Konstytucji 3 maja byli Stanisław August Poniatowski, ostatni król Polski, Ignacy Potocki, marszałek wielki litewski, Hugo Kołłątaj, ksiądz, publicysta i pisarz, Stanisław Mołochowski, przeprowadził jej uchwalenie na sesji sejmowej 3 maja 1791 roku. Stanisław Staszic, ksiądz, prawnik, filozof, przyrodnik. Konstytucja składała się z 11 artykułów i porządkowała sprawy polityczne i społeczne. Ustanowiono katolicyzm jako religię panującą, przy równoczesnym zachowaniu tolerancji religijnej i wolności wyznania. Zmieniono ustrój państwowy na monarchię konstytucyjną. Zniesiono liberum veto. Uchwały tworzone przez Izbę Poselską miały przechodzić większościowo. Podział Rzeczypospolitej na koronę i Wielkie Księstwo Litewskie. Zaciśnięto więzi. A także wolną elekcję. Zakazano zawiązywania konfederacji. Zakazano posiadania prywatnych wojsk. Sejm miał być zwoływany co 2 lata. Długość trwania miała wynosić 70 dni z możliwością przedłużenia do 100 dni. Podzielono władzę na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Wprowadzono organ władzy, Komisji Policji, sprawującej nadzór głównie nad miastami. Konstytucja 3 maja została obalona około rok po uchwaleniu. Przeciwnicy reform zawiązali spisek i doprowadzili do interwencji rosyjskiej. W Targowicy na Ukrainie grupa magnatów zawiązała konfederację w obronie swobód, której konstytucja miała naruszać. W odpowiedzi patrioci podjęli ostatnią próbę ratowania Rzeczypospolitej. Jednak Sejm Grudziński w 1793 roku przy zachęcie wojsk rosyjskich zatwierdził drugi rozbiór kraju i unieważnił Konstytucję 3 maja. Jednak jej zaistnienie, choć tak krótkie, zmobilizowało Polaków pod zaborami do walki o państwo polskie. Ciekawostki. W Pałacu Prezydenckim znajduje się księga, która zawiera rękopis Konstytucji. Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 9 kadencji z 27 listopada 2020 roku zadecydowano o ustanowieniu roku 2021 rokiem Konstytucji 3 maja.